Trafiliśmy na pogodę, słońce, uśmiech, piłka, także wszystko gra. To jest pierwszy turniej z cyklu o Mistrzostwo Małopolski. W trzech kategoriach wiekowych gramy, bo tutaj są juniorzy, juniorzy młodsi i młodzik. W każdej kategorii mamy swoje drużyny. Oprócz naszej drużyny są zespoły z Krakowiaka, Kraków, Bochni i w młodzikach zespół z Roczyn. Jeszcze zespół z Tarnowa. Na ten turniej nie przyjechał, będą na pewno u siebie, no i na turnieju finałowym. Zawodników sporo, myślę, że fajna zabawa, o to przede wszystkim chodzi. No i przy okazji walczymy o awans do półfinałów Mistrzostw Polski. Rywalizacja tutaj polega na zbieraniu punktów w trzech turniejach jakby eliminacyjnych. Dwa turnieje będą takie podstawowe, które właśnie pierwszy mamy w Chrzanowie, drugi odbędzie się 12 czerwca w Tarnowie, no i turniej finałowy 19 czerwca w Krakowie. Suma punktów sklasyfikuje nas na poszczególnych miejscach. No myślę, że trzeba pierwsze miejsce, nie wiem jak z drugim, zająć, żeby awansować do półfinałów Mistrzostw Polski. Odbyliśmy już kilka treningów, mieliśmy też takie turnieje tutaj wewnętrzne. Mamy nowe boisko, bo boisko jest tutaj poszerzone, w końcu mamy pełny wymiar. Udało nam się też stworzyć tutaj jakby dwa boiska, także myślę, że ośrodek, z tego co wiem, to nawet najlepszy w Małopolsce, jeżeli chodzi o piłkę ręczną plażową. Mamy gdzie trenować, no trochę pogoda nam pokrzyżowała plany, bo tych treningów no, było jednak troszkę mniej, jak w tamtym roku przed sezonem oczywiście. Jeżeli chodzi o szanse, no to zobaczymy. Na pewno najgroźniejszym rywalem dla nas jest tutaj Krakowiak, który również jakby specjalizuje się w tej odmianie piłki ręcznej. No i mają tam dobre warunki, wiem, że już trenują też od dłuższego czasu, także no z nimi myślę będziemy walczyć o mistrzostwo. To jest świetne uzupełnienie, to już jest po sezonie halowym, no i możliwość tutaj troszeczkę innej odmiany piłki ręcznej i przy okazji jest to myślę dobre też przygotowanie jakby i kontynuacja sezonu, a przygotowanie do następnego, jeżeli chodzi o halę, bo poruszanie się po piasku jest dość specyficzne i myślę, że tutaj motoryka bardzo się poprawia. No a przy okazji walczymy też o punkty, bo piłka ręczna plażowa jest w tej klasyfikacji punktowej Polskiego Związku Piłki Ręcznej. No i to jest ważne dla klubu i dla powiatu całego, myślę. Bardzo proszę trzymać kciuki, my będziemy walczyć, no i starać się reprezentować tutaj Chrzanów jak najlepiej możemy.